Witam was bardzo serdecznie. Chwila, odpalę sobie, czy wyłączę drugi monitor. Dobra, jestem już gotowy. Dobra, poradnik do Ramusa. Dlaczego się zdecydowałem na Ramusa? To była dosyć spontaniczna decyzja. Zaczynamy od początku, mówię, z Flaskiem. Dlaczego on ma prawo działać? Dlaczego meta się tak uformowała, że ma prawo działać ten Ramus? I dlaczego ogólnie zdecydowałem się jego piknąć? Patrzę sobie Rengar oraz Fiora. Fiora może być, mogłaby teoretycznie działać na midzie, oni się na coś takiego nie zdecydowali. W ogóle to jest Lee Sin na midzie? Nie mam pytań. Potem jeszcze oni sami się wkopali, oczywiście wzięli Marksmana czy AD Carry, który posiada sporo tych autoataków. Mogliby po prostu piknąć jakiegoś Korkiego, wtedy aż tak bardzo Ramus nie działałby dobrze w tym poszczególnym matchupie. Potem jeszcze walnęli Lee Sina, widzicie. Ach, tam goldy. To wszystko może działać. Dobra. Co do skilli. Pasyw działa tak, że 25% naszego armora jest przeliczane na attack damage, czyli nasze AD. I gram aktualnie na runach, w sumie nie wiem jakich, chyba na Marka gram armor i na Sila gram armor, więc troszeczkę tego armora jest. Zaczynamy z W. Znaczy tutaj w sumie, nie, chyba W jest najlepsze, żeby mu jak najbardziej pomóc tutaj na lane'ie. Powiem tak, Ramus na Fiora dosyć ok działa. Kilka razy zagrałem i jest ok. Nasze W działa tak, że dostajemy przez pewien czas troszeczkę więcej naszego armora oraz Magic Resistance. Ja może tego nie będę poszował. No ma tego Litala tutaj. Cholera. Ona musi to pusznąć. Dobra. Niech to pusznie. Ona ma drugi level, ja mam pierwszy level. Ja potrzebuję jednego creepa, żeby zdobyć drugi level. O chuj. Jego może... Jestem już dwa CS-y w dupę. Super. To jest problem Ramusa, że on nie ma dosyć... Nie ma dobrego pushu. Dlatego przedmioty, jakie będziecie chcieli składać, to właśnie Sapphire Cape. No oczywiście też troszeczkę w puszu pomaga później ulti, które ma naprawdę mały cooldown, a robi dosyć sporo. Przynajmniej więcej niż w dżungli. To tego też nie wezmę. Nie umówiłem jeszcze wszystkich spoiler. Nie umówiłem jeszcze wszystkich spell IQ. Kręcimy się, zadajemy magiczne obrażenia. I w sumie tyle. Jest to... No jest to skill. Nasza postać przez to staje się dosyć mobilna. O dobra, teraz mamy okazję użyć naszego skilla. A nie. Nasze E, czyli właśnie Taunt. Ogólnie znajdują się w tej grze tylko i wyłącznie dwa Taunty. Nie miałem range'a, no. No ten tu nie mógł im chodzić. I poza tym Fiora może mi też użyć W, więc... Ale chwila, jestem... No, już nie jestem level do przodu. Ale mogę jakoś powalczyć i potradować, bo ona ma... Ona gra też z Flaskiem, Ale nic mi nie zrobi żaden... Kto to jest? Rengar. Ale jestem głupi, użyłem Taunta. Wszystkiego nie powinno mieć miejsca w ogóle. Nie wiem, czy on na siłę tak stara się pomóc mi. Nie, to był duży błąd, bo użyłem Taunta. Kurwa. Użyłem Taunta, kiedy ona miała W. Myślałem, że już tak naprawdę będę mógł swobodnie użyć. A za długo po prostu za szybko to zrobiłem. Nasza jest Tauntem. Nasz przeciwny bohater chce nas zaatakować, przez co jest, nie może używać żadnych spelli, nie może się ruszać swobodnie. Musi natomiast nas atakować, a że my jesteśmy postacią, która... With this game's damage.
że chcę przyjmować te obrażenia, szczególnie właśnie od autoataków. I naszą rolą w teamfightach jest ogólnie zdobywać takie obrażenia, czy na przykład stuntować przeciwnego carry, jak to na przykład Jinx, która może się wypierdolić po prostu na nas, że tak to wulgarnie nazwę. Maksujemy W. Widzicie, jakie mamy dobre trady? Tylko boję się, że ona zaraz szóstkę wbije. Nie mamy flaska, już też się trochę boję. Ona może się uleczyć z litalów. Boję się, nie wiem, gdzie jest Rengar. Boję się, że ona szóstkę wbije szybciej ode mnie. A wtedy to jestem już zabity. Idzie do mnie. Pan Hunter. Oraz zasituje sobie tutaj tu pod wieżą swobodnie. Chyba ona się cofa. I wiecie, gram na czterech AD czempionów, więc tutaj tak naprawdę bardzo dobrze Rammus będzie działał. Nie muszę nawet super jakoś tego laning fade. Mogę sobie ulti użyć. Ulti ma naprawdę mały cooldown, więc nie bójcie się go używać. Nawet do puszynięcia lane'a. Znowu nie wszedł mój taunt. Dobra. Nie wiem, czy ktoś flashował. Nie zwróciłem na to uwagi jakoś szczególnie. Ale faktem, że on stracił już sporo czasu. Może sobie poczekam na cloaka. Bo to mi bardzo pomoże w tradeach. Znaczy, może nie tak bardzo w tradeach, ale w puszczeniu lane'a. Nie muszę tego używać, więc mogę sobie po prostu pokręcić się i tam wrócić. Widzicie, już mamy cooldown na naszym ulti zwrócony. A, bo chyba nie powiedziałem ogólnie o ulti. Wybaczcie, ten poradnik jest dosyć chaotyczny. Nasze ulti działa tak. Zadajemy 65 obrażeń magicznych w pewnej strefie. Działa to podobnie jak jakiś sam Fire Cape, czyli ogólnie dobrze działa też sam Fire Cape, pomaga nam pushować na przykład lane'a. I działa to także na konstrukcje takie jak wieże, inhibitor czy Nexus. Jest to takie trzęsienie ziemi, że tak to nazwę. Wstrząsy. Nasza drużyna troszeczkę narzeka. Szkoda, że nie mogę tak pokazać do końca siły tego Rammusa, ponieważ mogłem ogólnie użyć WE. Nie, no co, pojebało się. Nie robimy tego. Ponieważ nie mogę tak bardzo manewrować moim tauntem. Jednego creepa potrzebuję do siódemki. Ona się powinna teraz we mnie wbić. To jest jej chwila. Ja pierdolę, ej kurwa, ona ma taki refleks, że ona jak przewiduje, kiedy ja użyję. Ale i tak do tej trade. Jeśli ja bym użył chociaż jednego dobrego taunta z E, to ona by umarła. Tylko ja po prostu. Nie wiem. Zawsze jak gram na Fiory, to one zawsze potrafią użyć tego taunta na czas. Zawsze. Ja nawet nie pokazuję po swoim zachowaniu jakoś super tego. Nie wiem, czy też powiedziałem, ale gdy używamy nasze W, autoataki odbijają się od ogólnie wszystkiego. Kolega, ja muszę to pusznąć. Dobra. No to już go nie ma. Autoataki odbijają się i działa to podobnie jak Tormail. Co ty robisz, człowieku? Midlaner też zszedł. A, i zapomniałem. Jeśli już ogólnie używacie Q, to nie jest tylko oczywiście kręcenie się, ale także końcowym elementem jest sknokowanie przeciwnika i zeslowowanie go o daną jakby o daną wartość. Oczywiście to się będzie zwiększało.
No i tak to właśnie było. Zagram sobie z pinkiem. Nisi ma 3-2 i Hexdrink. Aha, on jest na mi. A, okej. Nie wiem, czemu on złożył Hexdrinkera, kiedy gra na Zeda. Nie ma sensu na pierwszy item. Zupełnie nie ma sensu. Skoro jeszcze ma przewagę. A to mu nic nie daje na Zeda. Co, pasyw? Aż tak boi się pasywa Zeda, który zadaje magic damage. No nie powinienem się wypierdolić. A szczególnie powinienem zabić tą Fiorę już kilka razy, ale naprawdę. No, Fiora nie jest ciężki matchup, nawet potrafimy ją zabić bardzo łatwo, ale nie wiem, ja przynajmniej zagrałem już chyba trzecią grę na Fiorę, gdzie naprawdę Fiory potrafią od razu jakby przewidzieć, kiedy ty użyjesz swojego E i nigdy po prostu jego nie użyjesz poprawnie. Chyba, że najpierw użyje ci Q na Fiorę, żeby ona użyła swoje W, a dopiero potem. Dobra, drugi maksujemy E. Czy można coś z głową zrobić? Nie wydaje mi się. Wygrywam z tą Fiorą, no co jest. Tak, też zużywa jebanego. Chociaż. Czy ja zadaję Magic Damage? No Q, no Ulti, no powiedzmy, ale ja bym wolał już jakiegoś. W sumie nie wiem. Nie wiem, czy to. Dla mnie to ma mało sensu, oczywiście. No, pierwszy raz użyliśmy tego spela. No, i tak się właśnie zabiera musem. Tym się wyjebie od swoich autoataków, czyli ogólnie tym sap się zabija. Jeśli użyjecie to na przeciwnego carry w teamfightie, to jeśli nie jest Urgotem, to nie przeżyje po prostu. To działa, bo ogólnie znajdują się tylko dwa taunty w tej grze. Jest to Eramusa i także Eshena. I naprawdę one są fajne. Dobra, uciekamy. Fakt faktem, że ona jeszcze nie miała cooldownu na swoim W, przez co nie mogła oczywiście mnie zestunować, zeslowować, czy cokolwiek tam zrobić. Myślę, że sobie złożymy Sunfire'a oczywiście na pierwszy item. Jeśli chodzi o buty, to myślę, że zdecyduje się na Ninja Tabis. Myślę, że sobie tepnę, bo ona to spuszuje. Nie chcę być CS-u w dupę. Nie powinienem zostawiać tego. A, dobra. Co dobrze działa ogólnie na takich tanków typu Rammus na topie? Trundle. Trundle dobrze działa. Do tego też jakby jest grany teraz pod w sumie tytaniczną hydrę. Czy coś takiego. W ogóle tam błąd zrobiłem i punkt źle dodałem. Powinienem dodać punkt W. Dobra, nieważne. To i tak nie miało większego znaczenia. Się użyję po prostu. Ona nie wie, kiedy użyć tego. Ja mogę nawet kurwa ją zdejmować zaraz. Tylko o to chodzi, że ja nie mam dim obrażeń tak na zawołanie. Ja muszę mieć to uwarunkowane. Pamiętajcie, żeby tym Rammusem naprawdę sporo autoatakować. Używacie W i wtedy wasze autoataki zadają dużo więcej. Patrzcie, na przykład normalnie mam 131 AD na Rammusie w 14 minucie, to jest naprawdę sporo. Używam W i mam 161. Gdzie Fiora? W sumie nie sprawdzę. Ale myślę, że nie ma wiele więcej. A jeszcze ja tak naprawdę. I ona ma 147. No to widzicie. Widzicie różnicę. Rammus jest ogólnie dobry też jakby do ramowania na bota, ale nie mam aktualnie TP, a oni się tam wywalą chyba. Dobra, poszlijmy to. Ona się chyba cofnęła. Ale chyba nie stepowała. Nie. On siedzi tutaj. Ona jest AFK?
Dobra, użyjemy sobie pinka także. Tutaj w sumie nic nie ma. Jako drugi przedmiot w tej grze mogę sobie bez wahania założyć Tormaila. Będzie naprawdę dawał nam olbrzymiego Power Spike'a. Power Spike. Chwila. Żeby jakoś to z głową zrobić. Może dwa klołki. No oni tam się wyzywają na czacie. Ale nie, Tormail będzie tutaj super działał. Autoataki Jinx połączone właśnie z naszym W. Autoataki Rengara. Autoataki Lee Sina, Fiory. A to postaci spore autoatakują. Na początku tylko ten Rammus na tych pierwszych poziomach nie ma jakby, może mieć problem z poszowaniem. Potem tak naprawdę przybywa Sunfire, potem przybywa W, potem przybywa ulti, które pomaga. Tutaj nawet nie muszę używać ulti, żeby pusznąć tego... jak coś, taki mały tip, znaczy tip, ciekawostka, że jeśli tak, o ile Shenem mogliście używać E tylko i wyłącznie na czempionach, to Rammusem możecie oczywiście stuntować sobie, czy to nawet kraba, ale nie będzie nas atakował, więc wiecie. Nie spodziewałem się, że oboje tu przyjdą. Tak to bym mógł wziąć ten turret. Trochę nie pomyślałem. Placing idzie. Nie mam TP, żeby im pomóc. Ale mogę tutaj... Nie wiem, czy... Właśnie nie wiem, gdzie jest Rengar. Nie wiem, cholera, gdzie jest Rengar. Nie wiem, prowadzę po krzakach. Nie, dobra. Widzicie, teraz taki trade, pół życia za nic. Zupełnie. Jeszcze ja mam oczywiście tego flaska śmiesznego. Dobra, Hex Drinker Pad. Cooldown oczywiście. A w sumie ten cooldown, no złożyła tego Hex Drinkera, ale... Wiecie. Ja bym nie uważał tego za dobrą decyzję. Absolutnie. Dobra, turet wzięty. Może im coś pomóc. Przynajmniej spróbować. Listing 7-4 na midzie. Ja pierdol. Co to jest za ERO? Gdzie ja gram w ogóle? Jestem zszokowany. No, kolega postanowił wyjść z gry. Chyba się cofnę po tego Tormaila teraz, bo mam go za chwilę i naprawdę zobaczycie wtedy jego moc. Wtedy to już jest wow. Oczywiście Rammus nie będzie działał tak dobrze przeciwko, załóżmy, 5 AD-kom. To nie jest kurwa Galio. To jest problem w sumie, że to jest troszeczkę sytuacyjny pik, ale... Ale ludzie go pikują teraz. Nawet na LCS-ach jest bardzo często widywany. Nawet jeśli nie ma zbyt dużo tych AD postaci, ale to jest idealny matchup. To jest idealny matchup dla Rammusa. No, też nie rozumiem tego. Za dużo CC też nie mają. To nie mógł sobie, jeśli ma problem ze slowem, to mógł już nawet złożyć Swiftnessy, które są aktualnie właśnie bardzo popularne.
Nie ma nawet żadnego miniona, żebym mógł. No, jestem nieśmiertelna, ale co z tego? Ten Amumu chyba nie chciałby trafić nawet tym Q. Niech mi uwierzy. No tępy jest trochę, no tępy. Chociaż też ma Tormaila, więc będzie coś robił. A, ta Soraka, kurwa mać. No ale sam tego nie wygram, no kurwa mać. Nie zadaję tyle obrażeń. No, Soraka strasznie dużo robi. Chciałem ten turret wziąć. Mamy go, dobra. Znaczy tego tureta nie weźmiemy. Moglibyśmy smoka zrobić. Dobra, pierdalać. Czy się wyjebią. Chodźcie smoka zrobić. Chodźcie zrobić smoka. Teoretycznie ten Z powinien coś bić, ale jakoś nie widziałem. Ale fakt faktem, że właśnie ta Soraka robi naprawdę robotę tutaj. Uczymy sobie ulti nawet. Przy okazji jeszcze, może o tym nie wspomniałem, ale jeśli używamy nasze E, to redukujemy także armor z naszego celu. Dobra, myślę, że sobie możemy tutaj Omena złożyć. Chociaż weźmy, sprawdźmy, co jeszcze by było dobre. Frozen Hair teoretycznie tak, praktycznie nie. Wolałbym coś bardziej takiego tanki. Żeby mieć też troszeczkę HP. Dobra, złożymy sobie Omena. Na mnie Mera składają. Jeśli my po prostu, nie wiem, jeśli moja drużyna się nie spłacze, to my to spokojnie wygramy, ponieważ mamy naprawdę dobrą opozycję przeciwko takim AD championom, których mają właśnie sporo. Tylko grunt, żeby moja drużyna się nie złamała mentalnie. Jinx, znaczy była zaonowana, mógłbym ją zabić. Nie, Amumu, co ty chcesz robić? Jesteś głupi. Jesteś jebanym teamfighterem, rób coś kurwa w tych teamfightach, proszę. Co on idzie pushować tam? Taką jedną z cech właśnie Ramusa, która go troszeczkę czasem ogranicza, jest właśnie ten movement speed. Wow, ty dobry jesteś, pinka użyłeś na support.
No Bjergsen, zabij Bjergsena. Dobra, podpalony. Chociaż nie wiem, czy on by nie zginął od tego przedmiotu, ale okej. Okay. Co ja tam wiem? A on chyba go zignitował nawet. Tak. Nieważne. Moglibyśmy topa albo mina zrobić. W sumie wszystkie line'y spuszowane. Dobrze idzie tam. Ja mogę nawet to stankować. Z tym takim kocuchem. No. No i to jest Rams. Taunt i nie wyrwie się już prawie. Robimy dwa inhiby, to jest masakra. Dobra, i patrzcie, używam ulti i uwierzcie mi, zadaje to obrażenia inhibitorowi. Chyba tak. Nie zadaje. Nawet jeśli Caitlyn się wywaliła teraz, to jest worth. Dwa inhibitory w 26 minucie, to jest już konkret. Teraz tak naprawdę formalnością jest, czy my to zakończymy. Możemy Barona zrobić, możemy iść topem. Mogłem flashować. Mogłem. Wtedy byśmy go zabili. Ale możemy tak zrobić. Ja nie muszę zdobywać killi. Ja i tak sporo robię przez sam fakt, że jestem Ramusem i mam w chuj armora. Wiecie, jeśli byśmy byli zmuszeni do składania troszeczkę jakby tego Magic Resistu, czyli np. jakiś Banshee Wave, czy czasem Spirit Wystarczy, ale ja bym tego nie polecał. Chwila, co chcę zrobić? No to wtedy oczywiście tracimy ten pasyw, tracimy sporo tak naprawdę. Bo my najlepiej działamy przeciwko właśnie AD postaciom. A dlaczego ogólnie gramy z flaskiem? Ponieważ daje nam naprawdę to takie możliwości przetrwania na tym topie, jeśli gramy na jakiegoś super ofensywnego AD czempiona, jak na przykład na Renektona, to jest też bardzo dobry pick. Renekton ma naprawdę pojebane early game. No to Zed widzę coś robi. Ktoś mnie tu kopnął. No, ten flash nie był konieczny w ogóle, ale... Ale już teraz jesteśmy w takim etapie, że my już to wygraliśmy. Formalnie. Do tego się nie pikuje, czy te wszystkich AD-ków. Jeszcze oni się naprawdę wkopali, pikując jeszcze więcej tych AD czempionów. Wygraliśmy już to. No i to jest Ramus. Jeśli widzicie, że wasz przeciwnik piknął przynajmniej dwóch AD-ków, no to... To będzie dobra gra. A tutaj jak widzicie jeszcze była lepsza, bo piknęli jeszcze więcej tych AD czempionów. Dobra, dzięki za oglądanie i to by było na tyle. Cześć.